drodzy, to już jest obowiązek, a więc mamy kapoty na sobie. Jesteśmy na pokładzie ORP Kościuszko. Dzisiaj przepiękna pogoda. Ta pogoda ma nas nie opuścić aż do końca dnia, ponieważ dzisiaj będziemy na pokładzie razem ze zwycięzcą aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest tu z nami Aleksander. Aleksander będzie miał swój top pobytu, czyli cały cykl szkoleń razem z załogą, z gośćmi, bo także tutaj dzisiaj są zawody strzeleckie. Dziać się będzie bardzo dużo. Jesteśmy także my z naszą kamerą kręcioły i wypływamy teraz na pełne morze. Są już holowniki, a więc zaczyna się taki normalny, codzienny tok zdarzeń na okręcie wojennym. Jesteśmy na ORP Kościuszko, Gdynia. Piękna pogoda. Bardzo ekscytujące zdarzenie, w którym także będziemy uczestniczyli, czyli dostanie się do motorówki,
i rejs po falach Bałtyku oraz powrót. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że tak jak Celci, to jednak jest twarda stowa. Przepłynąć. Dobrze. Przepłynąć. Super, dziękuję. Tą właśnie motorówką na takiej prędkości i w taki sposób, ale jest to absolutne zawodostwo. No poczuliśmy to. Co robią marynarze na co dzień? To nie jest tylko ta chwila z nami. Dla nich to jest codzienność. Prosto z miejsca, gdzie są niesamowite koszulki, ale nie traficie tutaj, tylko my możemy was tutaj zaprowadzić. Siema! Siema! Siema!